Od piątku trwa burza wokół programu Zacznij od nowa emitowanego w Telewizji Polskiej. W jednym z ostatnich odcinków pokazano metamorfozę Urszuli, która chciała uwierzyć w siebie po bolesnym rozstaniu z mężem. Niestety sposób, w jaki prowadzące Kalina Bensira i Aleksandra Kostka oceniły wygląd uczestniczki, pozostawiał wiele do życzenia. Na sprawę zwrócił uwagę stylista Adam Chowański, który wypunktował krzywdzące wypowiedzi ekspertek. Uznały one, że kobieta jest otyła, nie ma w ogóle talii, a gdy pójdzie na plażę, to wyjdzie cała naga prawda. W tym wszystkim szokuje fakt, że Urszula podkreślała, że lubi siebie i nie ma kompleksów. Można więc było odnieść wrażenie, że prowadzące postanowiły wmówić jej, że ma bardzo dużo mankamentów. Po fali krytyki, jaka spadła na prowadzące, Kostka wydała oświadczenie, w którym, jak na celebrytkę przystało, przeprosiła tych, którzy poczuli się urażeni. Zapewniła też, że nigdy nikogo nie ocenia po wyglądzie. Teraz do sprawy odniosła się druga prowadząca, Kalina Bensira. W obszernym wpisie na Instagramie żali się, że zalała ją fala hejtu, a winą za to obarcza Adama Chowańskiego, nazywając go człowiekiem, którego nie miała okazji poznać. W sposób oczywisty nawoływał do bojkotu mojego programu. Według tej osoby, moje i Aleksandry opinie są krzywdzące i zatrzymały się 20 lat temu, zawstydzamy te kobiety i pogłębiamy kompleksy innych kobiet, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co robimy i mówimy, wylicza celebrytka. Bensira pragnie uświadomić państwa, że doskonale wie, co robi i mówi oraz nikogo nie zmuszała do udziału w programie. Te osoby same się zgłosiły i doskonale wiedziały, z czym będą się musiały zmierzyć na wizji. Uczestnicy mieli swoje powody, by mieć kompleksy, a my pomogłyśmy im się ich pozbyć. Moim zdaniem, nie ma obowiązku samoakceptacji. Dorosły, rozumny człowiek może nie lubić wyglądu swojej twarzy, brzucha, ud, celulitu i wie, że może to zmienić. Dietą, ćwiczeniami, czasem wspomagając się zabiegami z zakresu beauty, pisze, chwaląc się, że od 20 lat prowadzi biznes beauty i pomaga ludziom stanąć na nogi. Na koniec Bensira grozi, że będzie blokować i usuwać komentarze. Thank you.